Siema, z tej strony ja MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale i jak możecie zauważyć, jesteśmy w kolejnym odcinku z naszego sprawdzania minecraftowych TikToków. Na starcie chciałbym tylko przypomnieć, że każdy 1000 łapek w górę to jeden TikTok w następnym odcinku, więc myślę, że warto strzelać łapy w górę. Warto na pewno subskrybować ten kanał, bo ta statystyka ewidentnie pokazuje, że większość osób, które ogląda moje filmy, mnie nie subskrybuje. Więc mordeczko, jeżeli dasz suba i napiszesz w komentarzu gotowe, to przypnę ci serduszko i więc zrób gotowe wtedy, kiedy dasz łapkę i dasz suba, dobra? A w dzisiejszym filmie obejrzymy sobie aż 7 TikToków z tego względu, że pod poprzednim odcinkiem zostawiliście ponad 6000 łapek, za co niezmiernie wam dziękuję. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się już u mnie w domu, bo przez dłuższy czas mogliście zauważyć, że wszystkie filmy, które nagrywałem, były z różnych miejsc, z tego powodu, że troszkę sobie pojeździłem. W końcu Marcin wróciłeś do domu. Ale dobra, ja nie przedłużam, przejdźmy do pierwszego TikToka. Dobra, pierwszy TikTok, co my tutaj mamy? Ziomeczek daje tutaj pistołna pod drzewo, okej. I dał tam dirta, i co on teraz tutaj zrobi? Czekajcie, bo ja jestem dosyć zainteresowany. W sensie, to jest dosyć ciekawe, daje tutaj przycisk, okej. Aha, wypchnął tamten bloczek spod tego, spod drzewa. I teraz daje kolejny, aha, tam zrobił takie coś, okej. Aha, okej, czyli on zbagował pistołna, tak po prostu. Ej, koniecznie trzeba sobie sprawdzić, czy to zadziała u nas w Minecrafcie. Więc co, do tego TikToka będziemy potrzebować lepkiego pistołna i będziemy w zasadzie potrzebować tylko przycisku, no i jakiegoś drzewa. A że drzew tutaj w Minecrafcie zawsze jest dużo, więc nie będziemy mieć problemu z tym, żeby znaleźć jakieś. Dajemy sobie tutaj pistołna skierowanego w tą stronę, okej. Dajemy tutaj przycisk. I on tutaj, dobra, i tutaj nam zabrał tego dirta, ale my tego dirta musimy zabrać jeszcze raz, dobra, więc generalnie chodzi o to, że można to tak zbagować, że my przejdziemy niby na dół, pod tym pistołnem. Zaraz zobaczymy, czy to nam się uda zrobić, bo ja muszę zobaczyć. O! Wow! Wow! Czy wy to widzicie? Ej, da się przejść przez pistołna, bagując go. Ej, to jest dosyć ciekawe, powiem wam szczerze. Możecie napisać, czy o tym wiedzieliście. Ja na przykład dowiedziałem się o tym dzisiaj, ale naprawdę dosyć ciekawe. Ale można zrobić jakieś ukryte przejście, do którego nie będzie tak łatwo można wejść, bo jak widzicie, ja mam z tym mały problem, ale w końcu udało mi się po raz drugi. Bardzo fajny TikTok, myślę, że może się przydać, tak jak mówiłem wcześniej, do jakiegoś ukrytego przejścia, jeżeli macie jakiś skarbiec czy cokolwiek innego. Więc mordeczki, przejdźmy sobie do następnego TikToka. Dobra, drugi TikTok, co my tutaj mamy? Ziomeczek coś tutaj buduje ze stołna. I co to będzie? Co to będzie? Jestem naprawdę ciekawy. Okej, zrobił coś a la koło, takie kwadratowe w Minecrafcie. I teraz daje tutaj wszędzie. Dał pistolny i dał obserwatory, okej. Z drugiej strony daje tutaj jakiś redstone'ik. Tutaj daje, o kurcze, tutaj daje kolejne pistolny. Ej, co jest? Naprawdę musiałem wybrać coś takiego skomplikowanego do dzisiejszego odcinka. Ej, ja nie jestem pewien, czy mi się uda to zbudować. O nie, no dobra, okej. Masa tutaj obserwatorów i pistołów, jak możecie zauważyć. Tutaj kolejny redstone'ik. Jestem ciekawy tylko, po co ten typek w ten sposób układa te wszystkie bloczki. Czy to będzie jakieś... Po to! Tajemnicze przejście, w sensie takie okrągłe przejście. Ej, naprawdę fajne. Spróbuję je zbudować, ale nic nie obiecuję, znacie moje umiejętności z redstone'a, nie? Więc co, do tego TikToka będziemy potrzebować stone'a, który już mamy. Będziemy potrzebować lepkie pistolny, które też mamy. Będziemy potrzebować redstone'a na pewno. Będziemy potrzebować obserwatora. Będziemy potrzebować dropera, redstone'owego bloku i repeatera. Więc co, pierwszym etapem budowy właśnie tego dziwnego przejścia. W sumie, no jest dziwne, bo jest ono okrągłe i składa się z masy pistonów, więc na starcie potrzebujemy zrobić sobie takie właśnie kwadratowe koło, można to tak nazwać. Gdy macie takie koło, tutaj nad tym kołem musicie dać bloczek, jakikolwiek w sumie bloczek, to nie musi być zbudowany przecież ze stona, ale tutaj dajecie sobie piston skierowany w dół, obok dajecie drugi piston skierowany w dół, koło tych pistonów dajecie sobie tutaj obserwatory też skierowane w dół. Teraz tutaj zabudowujecie
macie właśnie ten obserwator w taki oto sposób. Dajecie tutaj redstone. Z drugiej strony robicie podobnie, tylko troszeczkę jednak inaczej. Tutaj dajecie bloczek, tutaj też dajecie bloczek i na ten bloczek dajecie redstone. Pod tym redstone'em dajecie dwa pistony w taki oto sposób. Pod nimi dajecie oczywiście obserwator, a pod obserwatorem dajecie kolejny piston. Teraz pod tym pistonem dajecie redstone'owy bloczek. Koło redstone'owego bloczku dajecie sobie tutaj zwykły bloczek właśnie z redstone'em. Dajecie sobie kolejny obserwator skierowany w tą stronę. Jednak dajecie sobie dwa obserwatory, a ten niszczycie i tutaj dajecie sobie mordeczki dropper. Teraz tutaj dajecie repeater opóźniony na maksa. Nad tym repeaterem dajecie sobie też obserwator. Nad tym obserwatorem dajecie sobie piston, który ma być skierowany w górę. Tutaj dajecie koło tego pistona też kolejny obserwator, który też ma być skierowany ku górze. Teraz tutaj budujemy sobie takie oto schodki i dajemy redstone'ik. Teraz tutaj dajemy kolejne pistony skierowane w boczek, czyli robimy sobie tak. I tutaj potrzebujemy jeszcze dwa takie właśnie pistoniki. Teraz tutaj dajecie obserwator i w zasadzie jak to wszystko macie, teraz dajecie tutaj dźwignię i to powinno nam działać, tylko... No jak możecie zauważyć, ewidentnie zrobiłem coś źle, chociaż zrobiłem wszystko tak samo jak na TikToku. Wydaje mi się po prostu, że ten mechanizm na wersji bedrockowej nie zadziała, więc sprawdźmy sobie, czy działa na wersji javowej. W sumie w tym momencie nie wiem, czy ten mechanizm zadziała, czy nie, ale na pewno wam się wyświetli teraz na ekranie, więc mordeczki, przejdźmy sobie do kolejnego TikToka. Dobra, kolejny TikTok, co my tutaj mamy? Ziomeczek daje płotki i na te płotki daje pół płytki, okej. Tutaj daje jakiś, aha, tutaj daje dispenser po prostu skierowany w stronę tych płotków. Obudowuje to, okej. Tutaj daje kolejne dispensery. Aha, zalewa tutaj wodą. Ej, czy to będzie wyrzutnia TNT? Robiliśmy mega podobną w którymś z odcinków, tylko ona jest jednak jest troszeczkę inna, ale nawet troszkę podobna, ale dobra, on tutaj daje masę redstone'u, okej, dobra, tutaj to zrobił i co, i wrzuci tam tylko TNT, tak myślałem, że tak będzie, okej, czyli wrzuca tutaj do wszystkich dispenserów TNT i jak to podłączy, to wszystko powinno zacząć tutaj nawalać, tak mi się wydaje, okej, uwaga, aha, okej, w ten sposób to działa. Po to, jaka rozruba, co jest? Dobra, więc do tego TikToka będziemy potrzebować dużo przeróżnych rzeczy, takich jak płoteczki. Będziemy potrzebować jeszcze tutaj mordeczki wy moje. O, proszę bardzo, półpłytki, w sensie płytki naciskowe. Będziemy potrzebować redstone, będziemy potrzebować repeatery, będziemy potrzebować mordy dispensery. Będziemy potrzebować bardzo dużo TNT. Będziemy potrzebować kubła wody. I w zasadzie to wszystkie itemy, które będziemy potrzebować, my sobie to zbudujemy tutaj, żeby to strzelało w tamtą stronę, żeby nie rozwalić naszej pięknej mapy, bo no mamy na niej bardzo dużo różnych budowli. Więc co, dajemy sobie tutaj płoteczki w ziemi, dajemy na to, słuchajcie, pół płyteczki. Dajemy tutaj, słuchajcie, eleganckie dispensery. Po bokach musi być jakiś budulec, bo tutaj zaraz rozlejemy wodę, wiecie o co chodzi. Nad te dispensery dajemy kolejne dispensery, o, w taki oto sposób. Teraz tutaj rozlewamy wodę, jak mamy rozlaną wodę, na te dispensery dajemy sobie tutaj redstone'ik. Tutaj robimy mordeczki prosty zegar, który będzie właśnie te TNT wydupiał mega daleko, wiesz o co chodzi mordo. Więc tutaj zrobimy sobie tak, teraz to trzeba aktywować. O, dobra, zadziałało. Gdy mamy taki prosty zegar i mamy taką prostą konstrukcję, teraz wystarczy mordy wrzucić tutaj masę właśnie TNT. Jak wszystkie TNT włożyliście do dispenserów, łączycie tutaj też ten redstone, łączycie to z zegarem i jak możecie zauważyć, to powinno buchać. Tylko czy to... To nie zadziałało. Ej, czemu to nie zadziałało? Ej, te dispensery cały czas nawalają, o nie! A, dobra, już przestaną. Ej, to jest naprawdę dziwne, zwłaszcza... Ej, to jest naprawdę dziwne, patrzyłem właśnie filmik TikToka, ja zrobiłem wszystko identycznie, a ten mechanizm nie zadziałał, nie mam pojęcia dlaczego. Możecie pisać w komentarzu, najwyżej w którymś z odcinku to poprawimy, więc przejdźmy sobie do następnego TikToka. Dobra, kolejny TikTok, co my tutaj mamy? Ziomeczek zrobił tutaj... Ej, co jest? Aha, on rozlewa lawę na różnych tutaj słupkach, jak możecie zauważyć, wybudowanych. Ta lawa sobie tutaj spada na dół, okej. I co on z tą lawą tutaj zrobi? Czekajcie, bo... O nie, on naprawdę rozleje po prostu wodę. Ej, co jest? Typek porobi takie wieże z cobblestone'a. Ej, jakie zarąbiste, czy wy to widzicie?
I czekajcie, i co on teraz zrobi? Zabierze tą wodę właśnie z tych słupków i będzie miał zarąbiste góry kablestone'owe, ale będzie miał... Kurde, ej! Nawet fajnie to wygląda, powiem wam szczerze. W sensie, mega proste do zrobienia, a że nie robiliśmy nigdy czegoś takiego w tej serii, dlatego to zrobimy. Więc co, do tego TikToka będziemy potrzebować tylko lawy i wody, no i jakiegoś budulca, który właśnie... będzie nam świecił, to jest dobry pomysł, żeby dać jakieś bloczki, które będą świecić, bo weźmy sobie po prostu bloki magmy, zbudujemy sobie mega wieżę właśnie do góry w taki oto sposób, dobra. Rozlewamy sobie tutaj lawę, zanim ta lawa spadnie na dół, to minie rok, dlatego w tym samym czasie zbudujemy sobie drugą wieżę, żeby nie było tylko, żeby nie była tylko jedna wieża, będą dwie, wiecie o co chodzi. Dobra, jak możecie zauważyć, lawa już prawie się rozlała do końca, więc ja proponuję teraz rozlać tutaj worę. Proszę bardzo, mamy tutaj Ej, czemu to... Ej, co ty gadasz? Ej, czemu to tak nie zadziałało, jak miało zadziałać? Ej, naprawdę nawet to zrobiłem źle? Czy to jest jakiś żart? Ej, patrzcie to w ogóle. Ej, to jest przez to, że użyliśmy magma bloków, ale patrzcie w ogóle, jaki ciekawy efekt. Ej, lol, co jest? Tutaj się zrespił cobblestone, a tutaj już nie, pato. Nie będę robił już teraz tego tak wielkiego, jak zrobiłem wcześniej, ale teraz zamiast magma bloków użyjemy sobie zwykłego stone'a, który właśnie, jak możecie zauważyć, no nie ma żadnych działań. Więc co, mordeczki, teraz tutaj zalewamy to w ten sposób. Ej, ej, co jest? Ej, czy ja nie rozumiem tego TikToka, na jakiej zasadzie działa? W sensie... Halo, ta cała woda powinna zamienić tę całą lawę w cobblestone'a, a to się nie dzieje. Myślicie, że to jest wina wersji Bedrock? Patrzcie, jakie to dziwne. To jest naprawdę dziwne. No ale dobra, będziecie to widzieć, słuchajcie, też na wersji javowej. Wydaje mi się, że efekt będzie lepszy albo podobny, więc no wy sobie to zobaczycie. A my przejdźmy po prostu do następnego TikToka. Dobra, kolejny TikTok, co tutaj ziomeczek zrobił? Ej, czy on połączył naprawdę wszystkie itemy w jeden? Ej, patrzcie to! Co jest? Ej! Typek zrobił z trzech itemów jeden za pomocą armor standów. Naprawdę mega ciekawy efekt, dlatego musimy sobie to zbudować. Więc co, do tego TikToka potrzebujemy na pewno stojak i potrzebujemy mordy przeróżne itemy. Weźmiemy diamentowe, tak jak to zrobił ziomeczek. Ziomeczek tam wykorzystał tylko 3 item rejmy. My sobie wykorzystamy aż 5, z tego względu, że jestem ciekawy, czy można połączyć wszystkie itemy właśnie w jeden, tak jak widzieliście wcześniej. Więc tutaj dajemy miecz, tutaj dajemy kolejny item rejm i tu damy sikierę. Tutaj dajemy sobie kilof, tutaj dajemy sobie łopatę. Tutaj dajemy sobie motykę, więc co, ja teraz rozwalam tutaj tą ściankę, żebyśmy widzieli to właśnie tak ładnie. Teraz wystarczy, że po prostu rozwalimy sobie właśnie te bloczki pod armor standami i jak możecie zauważyć, mamy wszystkie itemy w jednym. I nawet nie widać, że jest parę armor standów, tylko rzeczywiście wygląda to nawet spoko. Ej, spoko to wygląda, ale czekajcie, ja wyłączę sobie game moda i zobaczmy, jaki możemy wziąć teraz itemek. A... Dobra, czyli możemy sobie wziąć miecz, a reszty itemów nie możemy wziąć z tego względu, że miecz daliśmy pierwszy, ale czekajcie, czy teraz mogę inne brać? Ej, nie mogę! Ej, to słaby TikTok, bo to mało funkcjonalne jest, ale efekt finalny naprawdę spoko, więc przejdźmy sobie do następnego TikToka. Dobra, więc kolejny TikTok, co my tutaj mamy? Ziomeczek dał beacona i teraz dał tutaj różne kolorowe szkła, okej, dobra. I daje je też tutaj po bokach. Czyli generalnie rozstawia wszystkie kolory szkła dookoła beacona. I co on tutaj zrobi? Ej, bo to jest naprawdę ciekawe. Co on tutaj zrobi z tym szkłem? Czy to będzie się w jakiś sposób zmieniać? Czy coś takiego? Ej, bo tak to wygląda w sumie. Jakby miało się zmieniać. Daje tutaj pistony. Na pewno to będzie się zmieniać. 100% to będzie się zmieniać. I teraz te wszystkie pistony po prostu łączy tutaj z stołnikiem. Aha. Je połączy redstone'em, bo pierw zrobił dróżkę, wiecie o co chodzi? O, tutaj robi prosty zegar, pa to! Normalnie, ej, ale jakie to jest łatwe w budowie w ogóle, co jest? Jeżeli to zadziała, to ja będę naprawdę w mocnym szoku, bo to będzie naprawdę kozacko wyglądać. Dobra, i co, i typek to odpala? Jak możecie zauważyć,
normalnie zmieniały się kolory. Ej, ciekawe czy u nas to zadziała. Więc co, do tego TikToka będziemy potrzebować mordeczki beacona, będziemy potrzebować bloków żelaza i będziemy potrzebować masę różnych kolorków właśnie szkła, żebyśmy mogli sobie je zmienić, wiecie o co chodzi. Widzieliście TikToka, więc rozumiecie o co chodzi, ale jeszcze do tego wszystkiego potrzebujemy sobie wziąć pistona, potrzebujemy wziąć redstone'a, potrzebujemy wziąć repeaterów, no i potrzebujemy wziąć jakiś przycisk, więc co, zaczynamy od budowy pierw beacona, robimy sobie taką platformę 3x3, dajemy sobie tutaj beacona, od tego beacona teraz dajemy sobie jedno szkło, jak możecie zauważyć, zmieniło kolor na czerwony, wow, serio zadziałało, i teraz tutaj dajemy sobie przeróżne właśnie kolorki w taki oto sposób, proszę bardzo. W sumie to nie wiem czy jest ważna ilość tego szkła, ale wydaje mi się, że normalnie powinniśmy zrobić to tak jak zrobił ziomeczek, więc tutaj sobie okej, robimy teraz tak. Tak, tak, tak i tak. Na rogach, co ważne, trzeba dawać tutaj pistony i trzeba je dawać w odpowiednich jakby pozycjach. Dobra, jak możecie zauważyć, jest zrobiony mechanizm. Pistony po prostu zmieniają się w ten sposób. Czekajcie, bo ja tutaj już widzę małe problemy, w sensie małe błędy moje. Bo te pistony powinny być właśnie, jak możecie zauważyć, wystawione tutaj o jedną kratkę, żeby, wiecie, jak się zmieniają, żeby miały tutaj miejsce na przesuwanie się. I tylko ten piston musi być blisko, żeby je przesuwał dalej, bo tutaj wszystko będzie się zmieniać, więc generalnie wiem, że możecie tego nie rozumieć, to co ja paplam teraz, bo w sumie to nie miało trochę sensu, ale po prostu zobaczycie, że to zadziała, miejmy taką nadzieję, że zadziała, mam nadzieję, że nie zrobiłem nic źle i że wszystko będzie ok, Marcin, oby tak było, więc wszystkie pistony sobie łączymy w taki oto sposób. Zegar z repeaterów będzie dosyć istotny, bo on będzie napędzał cały ten mechanizm, więc robimy sobie to w taki oto sposób i ten redstone'ik teraz tutaj właśnie przez te wszystkie pistony musimy sobie mordy dać, żeby to po prostu nam zadziałało. Jestem ciekawy w ogóle, czy to zadziała. Trzymajcie kciuki, bo to jest pierwszy raz widzę coś takiego w Minecrafcie. A jak to zadziała, byłoby naprawdę mega, mega, mega zarąbiście. Okej, dobra, dobra. Po małym, był mały fail. Ale jak możecie zauważyć, ej nie, czemu tak się dzieje? Nie mam pojęcia dlaczego to do końca nie działa, znaczy jak możecie zauważyć to działa, bo kolory normalnie są tutaj zmieniane, tylko bardziej chodzi o to, czemu ten redstone jest cały czas aktywny, jak nie powinien być cały czas aktywny, ale jak możecie zauważyć, jak zmienicie sobie ten redstone w odpowiednim momencie, to ta zmieniarka normalnie nam działa i mamy cały czas inne kolory. Jest to naprawdę zarąbisty efekt, bo jak możecie zauważyć, to serio działa. Tylko po prostu trzeba tutaj wykombinować coś z przełącznikiem. W sumie to jak się tak kminie, to mogłaby być dobra jakaś dźwignia. Chociaż... Ej, pato! Ja tu zrobiłem po prostu jeden wielki zegar. I teraz to się wszystko zmienia, tylko że to się dzieje chyba za szybko. Jak możecie zauważyć, kolory nie nadążają za szkłem. Ej, co jest? Niezły bug. Więc jak możecie zauważyć, ta zmieniarka kolorków w beaconie działa. Jeżeli dotrwaliście do tej minuty, koniecznie zostawiajcie łapki w górę, a my przejdźmy do ostatniego TikToka. Dobra, kolejny TikTok. Co my tutaj mamy? Ziomeczek sobie tutaj wpisuje Simon NPC. Okej. Ej, co jest? Ej, pierwszy raz coś takiego widzę. Co? Ej, jestem ciekawy, czy coś takiego zadziała na Minecrafcie Bedrock Edition. Więc co, on użył prostej komendy Simon NPC. Okej, i co, i klikam Enter. Jak możecie zauważyć, ta komenda nie działa. Ale jak zadziałała temu typkowi, to jest naprawdę ciekawe. To było dosyć ciekawe, widzieliście, mu się pojawił po prostu NPC, którego mógł sobie edytować. Ale teraz pytanie, czy to była modyfikacja, czy tak się rzeczywiście da, tylko że na Minecraft Bedrock Edition działa to troszkę inaczej. W sumie nie powinno działać troszkę inaczej, bo to są dwa te same Minecrafty. Ej, jestem naprawdę ciekawy, więc jeżeli wiesz może, jak takiego NPC-ta zrespić, pisz w komentarzu, jeżeli dotrwałeś do tej minuty. Ale mordeczki, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Jeżeli wam się film podobał, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy są codziennie. Mam nadzieję, że dotrwałeś do tej minuty, jeżeli tak, napisz klops, przypnę ci wtedy serce. Więc ja byłem MWK, to był kolejny film. Mam nadzieję, że ci się podobał, widzimy się już jutro, trzymajcie się, na razie i elo, pow!